Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w naszym programie. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Tomasz Bilicki, pedagog, terapeuta, nauczyciel, certyfikowany interwent kryzysowy. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. My również dziękujemy za to, że znalazł Pan czas dla nas. Co to znaczy certyfikowany interwent kryzysowy? Zacznijmy od tego. Interwent kryzysowy to pewnie jest taka funkcja, o której mało kto słyszał, ale my jesteśmy osobami, które pomagają ludziom psychologicznie w sytuacji kryzysu. Czyli kiedy mamy do czynienia z jakimś trudnym dla nas wydarzeniem, które ma traumatyczny potencjał, burzy się stabilność naszej psychiki, to my wtedy pomagamy przeżyć ten czas po to, aby chociażby potem psychoterapia nie była potrzebna. No właśnie, 17 maja młodzież hybrydowo wróciła do szkoły. Jak pan ocenia, jakie będą skutki tej pandemii? Ja myślę, że daleki jestem od tego, żeby nazywać to pokolenie młodych ludzi przegrywami, że oni są straceni, nic w życiu nie osiągną. Oczywiście to doświadczenie jest absolutnie unikalne, pandemii nauczania zdalnego. Ono jest unikalne nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale przecież także dla rodziców, nauczycielek i nauczycieli. Moim zdaniem będziemy w stanie wkrótce, jak z prawie każdego kryzysu, wyciągnąć też pozytywne wnioski. Proszę zobaczmy, wszyscy nagle myjemy ręce, jest dużo mniej zatruć pokarmowych. Wiele nauczycielek, nauczycieli nauczyło się korzystać z technologii. Być może młodzież zatęskniła też za szkołą, szczególnie w tym pierwszym okresie pandemii. Coś, o czym byśmy nigdy nie pomyśleli, że oni chcą wrócić po prostu do szkoły. Pojawiły się takie emocje jak smutek, ale smutek pokazuje nam też, kto jest dla nas ważny, co jest dla nas ważne. Więc moim zdaniem będzie sporo także pozytywnych efektów pandemii, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem był to czas wybitnie depresyjny, energooszczędny, izolacyjny i myślę, że od 5 do 10% ludzi, nie tylko dzieci, młodzieży, ale ludzi, na przykład także nauczycieli, czy być może rodziców, będzie wymagało takiej pomocy profesjonalnej, na przykład interwentów kryzysowych czy psychoterapeutów. No tutaj pan powiedział o tym, że młodzież chciała wrócić do szkoły, ale z jednej strony też się przyzwyczaiła do tego, że nie musi wstawać wcześniej, może uczyć się z łóżka, może sobie jeść w każdej chwili, kiedy chce. Oj tak, to człowiek jest istotą, która się przystosowuje, człowiek jest memetyczny, zatem ludzie też przystosowali się do pandemii, a młodzież przystosowała się do edukacji zdalnej. I powrót do szkoły jest w pewien sposób wyrwaniem ich ze strefy komfortu. Tego, że trzeba będzie rano zjeść śniadanie, wcześniej spakować plecak, umyć się, ubrać, dojechać do szkoły, często godzinę, półtorej godziny. I to wszystko sprawia, że wielu młodych ludzi nie chce dzisiaj wracać do szkoły. Ale moim zdaniem to, że oni dobrze się czują w edukacji zdalnej, zresztą takie osoby mieliśmy od samego początku, od marca 2020 roku, na przykład osoby głęboko introwertywne, cieszyły się od samego początku, że będzie edukacja zdalna, to wcale nie znaczy, że to jest dla nich dobre. Także ja w pewien sposób sprzyjam edukacji hybrydowej i temu powrotowi do szkoły stacjonarnej, chociaż zdaję sobie sprawę z faktu, że dla wielu osób sam ten powrót będzie wyzwalaczem kryzysu. No tak, ale uczniowie też się obawiają jednego, że nauczyciele już na nich czekają, żeby wystawić oceny na koniec roku. Rzeczywiście nauczyciel zgodnie z polskim prawem oświatowym musi wystawić ocenę roczną i dla ciekawości to jest jedyna ocena, jaką musi wystawić w Polsce nauczyciel. To, że nauczyciele wystawiają oceny cząstkowe, jest tylko pomysłem samych nauczycieli i na przykład wynikiem zapisu w statucie, który to statut również jest przyjmowany przez samych nauczycieli w szkole. W Polsce nauczyciel wystawi jedną ocenę roczną. Wydaje mi się, że naprawdę jest to już dziwne, że są wśród nas takie osoby, które chcą zamienić ten festiwal relacji, jaki może być w trakcie powrotu do szkoły, w festiwal jakiegoś rozliczania, presji, stresu, gdyż kampanie społeczne, różnego rodzaju działania, także podejmowane na Dolnym Śląsku, także w miejscu, w którym się znajdujemy, tutaj w Świdnicy, wyraźnym były sygnałem dla nauczycieli, jak można byłoby zorganizować ten powrót do szkoły. Ja, jeśli chodzi o moich uczniów, zapewniałem ich już od dłuższego czasu, że nie będzie żadnego rozliczania, że tęsknię za nimi, że cieszę się z tego spotkania, że jestem pewny, tak jak ja też lubię spać i też to będzie dla mnie trudność wstać wcześnie rano i dojechać do mojej szkoły, jestem pewny, że wstanę bez budzika, pojadę do szkoły, będziemy się bawić, będą warsztaty, porozmawiamy ze sobą. Myślę, że wcześniej będę chciał się też spotkać z rodzicami, tak na kawie i ciastku, po to, żebyśmy wymienili się swoimi obawami,
tym, w jaki sposób ten powrót mógłby wyglądać. Myślę, że to może być wspaniały festiwal relacji. Ozdabiajcie swoje szkoły, wywieszajcie banery, tęsknimy za wami, czekamy na was. Warto było czekać. I nie myślmy o żadnym rozliczaniu. Nikomu to nie służy. I zaryzykuję takie twierdzenie, bardzo proszę, żeby nasi widzowie tutaj nie spadli teraz z krzeseł i z szeslongów, ale zaryzykuję takie twierdzenie, czego się Janek nie nauczył, to Jan się nauczy, jak będzie tego potrzebował. Spokojnie. No właśnie, bo tutaj nauczyciele mają też duży problem z tym powrotem do szkoły i oni też do końca nie wiedzą, jak mają zareagować, bo z jednej strony mogą odpuścić całkowicie, tak jak pan powiedział, witamy szeroko otwartymi rękami, ale z drugiej strony pytanie, gdzie tutaj jest ten element depresji, a gdzie lenistwa u ucznia? To znaczy, jeżeli ktoś ma depresję, to znaczy, że jest ciężko chorą osobą. Depresja jest ciężką chorobą, często lekooporną, trudno wyleczalną, z tendencjami do nawrotów. Więc czym innym jest zupełnie to, że ktoś się przyzwyczaił do edukacji zdalnej i, no, i wykazuje rzeczywiście takie zachowania energooszczędne. I to właśnie nauczanie hybrydowe, nauczanie stacjonarne, powrót, powolny, kroczek po kroczku, może zmienić. Czym innym jest depresja jako choroba. No, depresji nie wyleczy się powrotem do szkoły stacjonarnej, jazdą na rowerze, ani jedzeniem lodów. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcemy pomóc młodym ludziom wrócić do szkoły, no to właśnie powinniśmy dać im przestrzeń tego powrotu, nie opartą na stresie. Zresztą chyba straszenie mało działa, jeżeli chodzi o takie elementy wychowawcze, argumenty wychowawcze. Właśnie zwolnijmy im przestrzeń i zaprośmy ich do szkoły jako do pewnej wspólnoty, nie jak do więzienia, nie jak do szpitala. Oczywiście zawsze jest argument, a co z podstawą programową? No, szczerze powiem, nie ma żadnego problemu, dlatego że w rozporządzeniu o podstawach programowych do wszystkich typów szkół jest wyraźnie napisane, że podstawę programową realizujemy zgodnie z potrzebami i możliwościami uczennic i uczniów. A możliwości obecnie są takie, jakie są. My jesteśmy na wojnie, ja czuję, że jestem na wojnie, to jest wojna o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest wojna także o zdrowie psychiczne rodziców i nauczycieli, nauczycielek. I moim zdaniem warto się na tym przede wszystkim skoncentrować. Podam prosty przykład. Rozumiem, że pan miał biologię w szkole. Tak. Dobry pan był z biologii? W miarę panu szło? Nie. Nie, okej. A prawdopodobnie miał pan z biologii taki sprawdzian o tym, jak rozmnażają się okryto nasienne. Pewnie tak. Tak. I czy mógłby pan teraz opowiedzieć nam o tym? No niestety nie pamiętam. Niestety nie pamiętam. I ja też, szczerze mówiąc, zupełnie nie pamiętam. Nie wiem w ogóle, dlaczego mi się przypomniało okryto nasienne, bo w ogóle nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Oprócz tego, że chyba to mają okryte nasiona, ale nic więcej w tym temacie nie potrafię powiedzieć. A mimo wszystko funkcjonujemy, żyjemy, pracujemy, prawda, mamy swoje rodziny. To oznacza, że nawet jeśli ktoś z edukacji zdalnej nie zapamiętał, jak rozmnażają się okryto nasienne, jak się nazywają bohaterowie chłopców z Placu Broni, to w żaden sposób nie wpłynie na przyszłe szczęście. Natomiast jeżeli doprowadzimy młodych ludzi do zaburzeń lękowych, do zaburzeń depresyjnych, to na pewno ze szczęściem będzie miało wiele wspólnego. To jak pan ocenia to, co Ministerstwo Oświaty robi? Czy ten powrót młodzieży do szkoły przed wakacjami to było dobre rozwiązanie, czy może lepiej było do września poczekać? To wszystko zależy od tego, w jaki sposób podejdą do tego nauczycielki i nauczyciele. Jeżeli to będzie festiwal relacji, jeżeli to będzie święto tęsknoty, jeżeli to będzie wydarzenie, które zapamiętamy do końca życia, nie dlatego, że przywitamy uczennice i uczniów hasłem wyjmij karteczki, tylko dobrze, że jesteś i jednocześnie będziemy akceptować kryzysy. Damy młodym ludziom szansę na stopniowy powrót do szkoły. Ja nawet bym zaryzykował, że to może być nauczanie hybrydowe w tym sensie, że ja widzę na przykład możliwość jako nauczyciel poprowadzić lekcje czy warsztaty dla tych, którzy są obecni w sali szkolnej i dla tych, którzy nie są tam w stanie dotrzeć z różnych powodów i oni mogą uczestniczyć w lekcji online. W tym sensie to też może być edukacja hybrydowa. To ja bym chyba zgodził się z tą decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, że to może pomóc w tym, żeby te relacje powoli, no w cudzysłowie powiedziałbym, odbudowywać, chociaż zawsze tu mam pewne wątpliwości, ponieważ ja myślę, że dobry nauczyciel to także był taki nauczyciel, który dbał o te relacje w trakcie edukacji online. Brakuje psychiatrów, brakuje psychoterapeutów, nauczyciele też mają problem z dojściem do rzeczywistości. Co w takiej sytuacji należy zrobić, ponieważ tak szybko nie namnoży się tych psychiatrów?
Tak, wykształcenie psychiatry to przez kilkanaście lat, psychoterapeuty, psychologa kilka lat, a jeszcze taki, że miał pewne doświadczenie, podejście do dzieci, młodzieży, to pewnie trwa jeszcze dłużej. Trochę mam taką fanaberię na punkcie tej interwencji kryzysowej, w tym sensie, że interwencja kryzysowa, my interwenci kryzysowi jesteśmy kimś w rodzaju ratowników medycznych w systemie ochrony zdrowia. Czy ratownik medyczny nie wyleczy nowotworu, nie wyleczy zapalenia płuc. Ale jeżeli ja straciłbym oddech, to pewnie wolałbym, żeby mnie resuscytację prowadził ratownik medyczny niż lekarz dermatolog. Czyli oni są specjalistami w pewnej dziedzinie, w pewnej branży. I dokładnie tak samo jest z interwentami kryzysowymi. Interwent kryzysowy nie poprowadzi psychoterapii depresji, ale świetnie będzie się znał na tym, w jaki sposób działa kryzys w życiu człowieka, jak robić redukcję stresu, pomagać w redukcji stresu. Interwenci kryzysowi są nieźli, jeśli chodzi o samouszkodzenia, myśli samobójcze. I moim zdaniem to jest ważna droga. Na przykład w kwestii skończenia studiów z interwencji kryzysowej, czy szkoleń z interwencji kryzysowej. Te studia, szkolenia, no w rok naprawdę można zostać w miarę dobrym interwentem kryzysowym. Ja sobie zdaję sprawę, że szkoła nie jest ośrodkiem interwencji kryzysowej, nie jest ośrodkiem psychoterapii, ale w jakiś sposób każdy nauczyciel, a nawet zaryzykowałbym twierdzenie, że i rodzic jest interwentem kryzysowym. No bo jeżeli interwencja kryzysowa to pierwsza pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysu, to który rodzic nie świadczy pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu? Który nauczyciel, prawda, tego nie robi? No każdy to robi, bo musimy sobie zdawać sprawę z faktu, że dziecko to nie jest mózg, który przychodzi do szkoły, czy też dziecko to nie jest pendrive, który się loguje na lekcji online, a my jako nauczycielki i nauczyciele nie jesteśmy jedynie źródłem i przekazicielem wiedzy, czy nie jesteśmy gniazdem USB podłączanym do tego pendrive'a, tylko przecież uczeń, uczennica to także emocje, uczucia, marzenia, trudności, pragnienia, różnego rodzaju przeżycia. I warto się szkolić z interwencji kryzysowej. I ja w tej dziedzinie widzę też właśnie jakąś przyszłość, jeśli chodzi o rozwiązanie tego trudnego problemu, jeśli chodzi o opiekę psychologiczną, psychoterapeutyczną, abyśmy my, nauczycielki, nauczyciele, jak najwięcej wiedzieli na temat interwencji kryzysowej, ale też pomagali sobie wzajemnie na przykład w ramach tak zwanej branżowej interwencji kryzysowej. Bo przecież interwent kryzysowy, który wie, jak te kryzysy przebiegają i co zrobić, żeby na przykład potem psychoterapia nie była potrzebna, żeby kryzys nie przerodził się w syndrom stresu pourazowego, czy w depresję, czy w zaburzenia lękowe. Taka jest idea, taki jest cel interwencji kryzysowej. Przecież możemy też pomagać sobie wzajemnie. Tutaj w jednym z artykułów dla Wysokich Obcasów wyczytałem, że pan sugeruje, żeby zaplanować sobie kolejny dzień, czy nawet tydzień, jeżeli chodzi o tych młodych ludzi. Ja jestem ojcem bliźniaków, mam córkę i syna, a dwa różne charaktery. I tak jak moja Zosia potrafi sobie cały dzień i tydzień zaplanować, to syn od rana jest niezorganizowany. Jak wymusić na nim albo go zmobilizować do tego? Ja myślę, że słowo wymusić chyba nie byłoby właściwym. Może jest duszą artystyczną, może jest wielbicielem właśnie spontaniczności, chaosu, impulsywności. Dla takich osób też jest miejsce na tym świecie. Takie osoby mają trudności w szkole, ale może my wreszcie któregoś dnia dojdziemy do wniosku, że to nie uczennice i uczniowie mają się przystosować do szkoły, tylko może raz przystosujmy szkołę dla uczennic i uczniów. Bo czasem mi się wydaje, że szkoła jest chyba jedyną może instytucją na świecie, która nie interesuje się za bardzo potrzebami i oczekiwaniami swoich odbiorców. I my cały czas mówimy, jak zmotywować młodych ludzi do tego, żeby dostosowali się do szkoły, żeby dostosowali się do tych mechanizmów. Oczywiście fajnie jest być ogólnie rzecz biorąc ogarniętym. Natomiast to planowanie dnia, wejście w taką rutynę też nie jest dla wszystkich dobre. Ja rozumiem, że pana syn na przykład byłby słabym kosmonautą, nie mógłby mieszkać na stacji kosmicznej. Prawdopodobnie doprowadziłby tę stację kosmiczną do eksplozji. Nie zmienia to faktu, że być może w innych dziedzinach życia będzie się fantastycznie sprawdzał. Oczywiście to na pewno wymaga pewnego ukierunkowania, takiego wsparcia, ale jeżeli to jest cecha konkretnego człowieka, właśnie taka spontaniczność, ale jednak połączona z pewną energią, kiedy nie ma energii, to tutaj też bym się nad tym zastanowił, dlaczego tak się dzieje. Natomiast pewna spontaniczność też jest cechą potrzebną w naszym społeczeństwie. To spytam się jeszcze na koniec, jak potraktować tych uczniów, którzy
praktycznie całkowicie umknęli oświacie tej zdalnej, ponieważ no, nie korzystali z komputerów, nie mieli tych komputerów bardzo często i nagle po tym okresie wracają do szkoły, nie było ich, nie mają ocen. I co mają nauczyciele zrobić? To znaczy, ja myślę, że oceny to można wpisać na jednej godzinie lekcyjnej, tyle ocen, ile ktoś potrzebuje, ale wracam cały czas do tego, że wcale nie musimy wystawiać ocen cząstkowych. Co więcej, ocena nie musi być także cyfrą, nie musi być stopniem. Mamy na przykład w systemie oświaty ocenianie kształtujące, które polega na wystawianiu ocen opisowych i to również nie tylko dzieciom najmłodszym, czyli przedszkolakom czy na pierwszym etapie edukacyjnym w klasach 1-3, ale także starszym osobom możemy wystawiać, starszym dzieciom możemy wystawiać również oceny opisowe. Rozumiem, że kłopot jest z tymi, którzy w ogóle nie brali udziału w nauczaniu zdalnym, nie przysyłali żadnych prac, nie wykonywali żadnych działań. No, ja bym się chciał w ogóle dowiedzieć, dlaczego jakby tak się stało. I daleki jestem od takiej nadopiekuńczości, w tym sensie, że no rozumiemy, jakby wszystko odpuszczamy. Natomiast jestem za szukaniem granicy pomiędzy stanowczością a wyrozumiałością. I moim zdaniem wszyscy musimy sobie dać szansę przeżyć ten czas pandemii i powrotu do szkoły w sposób, który będzie dobry dla wszystkich. Nie odbierajmy takich zachowań jako burzenie autorytetu nauczyciela. Nie myślmy o tym w tym kontekście, że ktoś chce zrobić nam na złość. Tylko zastanówmy się, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy. Dlaczego tak się stało? To dlatego edukacja zdalna była tak bliska tutoringowi. No, ja nie wyobrażam sobie postawić komuś jedynkę albo BZ, brak zadania, bez jakiegoś indywidualnego kontaktu z uczennicą czy uczniem, ale słuchaj, no nie przecież pracy, czy mogę ci w czymś pomóc w ogóle, na czym polega... jakby, że nie ma tej pracy, prawda? Powiedz mi, jeżeli mogę ci w czymś pomóc. Dlatego to było takie ważne, budowanie tych relacji także podczas edukacji zdalnej. Myślę, że to był błąd, jeżeli ktoś ograniczał tylko i wyłącznie swoje bycie nauczycielem do tego, że wypominania, tego nie przysłałeś, tego nie przysłałeś, albo też komunikacji z rodzicami. Pana syn, pana córka tego i tego nie przysłała. Wszyscy gramy do jednej bramki i wydaje mi się, że tak mógłby też wyglądać powrót do szkoły. To wszystko jest możliwe, to są naprawdę kwestie techniczne. Ilość ocen, wystawianie oceny rocznej ze średniej ocen, to są wszystko kwestie techniczne. Mądrzy nauczyciele sobie z tym poradzą. I też proponuję nie straszyć nauczycielami, bo większość chyba jest mądrych, sympatycznych i nastawionych właśnie na taki przyjazny powrót do szkoły. Jak pan myśli, uda się nadrobić ten stracony czas? Bo ja teraz patrzę na tych maturzystów, którzy nie dość, że nie mieli studniówki, nie mieli półmetka, nie mieli matury takiej normalnej, tylko wszystko w zaostrzeniu i przede wszystkim nie mogli się normalnie przygotować. Czyli oni tak naprawdę idą na studia, a nie mają półtorej roku swojej szkoły licealnej. Słowo nadrobić mnie się wydaje trochę niebezpieczne, prawda? Bo słowo nadrabianie trochę ma w sobie takie założenie, że nagle teraz musimy się śpieszyć, a tym ludziom czegoś brakuje. Ja myślę, że to nie był czas stracony, tylko to był czas inny, zupełnie życia w jakimś trochę innym świecie, którego niedawno jeszcze bym sobie zupełnie nie wyobrażał. W Matrixie. Trochę w Matrixie, nie chciałem użyć tego słowa, ale trochę czas w Matrixie. Tak, ja myślę, że oni mogą być szczęśliwymi ludźmi. Myślę, że jak będą chcieli być profesorami, to nimi zostaną. Będą świetnymi prawnikami, lekarzami, rzemieślnikami. I myślę, że pandemia tego docelowo nie zepsuje. A ja bardzo liczę na to, że ten jeden wielki kryzys pandemiczny przyczyni się do tego, że być może będziemy trochę mądrzejsi po tym czasie. Naprawdę jest taka bardzo duża szansa. Nawet jeżeli ktoś dzisiaj czuje, że trochę jego życie się zawaliło i nawet myśli na przykład o skorzystaniu z psychologa czy z psychoterapeuty, że może właśnie potrzeba było tego impulsu, żeby wreszcie pójść do takiej osoby jak ja na przykład, po to, żeby skorzystać z takiego wsparcia. I wydaje mi się, zobaczmy, często jest tak, nie wiem, kogoś wyrzucają z pracy i ktoś jest w bardzo silnym kryzysie, a co mówi po 2 latach? Kurczę, to była najlepsza decyzja, że wtedy mnie wyrzucili z pracy, bo zmieniłem swoją pracę, jest mi fantastycznie. Może tak również może być z pandemią i myślę, że my przepracujemy wszyscy ten kryzys, bo ludzie są przystosowani do tego, żeby przepracowywać kryzysy. Także chciałem trochę tutaj zasiać naszym widzom taką terapeutyczną dawkę optymizmu. No właśnie, rozmawialiśmy o uczniach, rozmawialiśmy o nauczycielach, a gdzie w tym wszystkim są rodzice? Co rodzice powinni zrobić?
Po pierwsze, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi i to rozmawiajcie ze swoimi dziećmi nie tylko o faktach, wracasz do szkoły, ale także o myślach i uczuciach. Co o tym sądzisz? Jakie jest twoje zdanie? Co ty byś zrobił na miejscu ministra edukacji i nauki? Co czujesz? Jak sobie wyobrażasz swój powrót do szkoły? I nie moralizujmy przy tym, nie pouczajmy, tylko akceptujmy to, co mówi nasze dziecko. Szukajmy balansu pomiędzy stanowczością a wyrozumiałością. Jeżeli nasze dziecko mówi, nie, nie wracam do szkoły, no to nie powiedz, aha, no dobra. Tylko jednak postaraj się znaleźć przyczynę, postaraj się jakoś zmobilizować swoje dziecko. Jeżeli się nie da, nie bój się skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty, czasami psychiatry. Oni są po to, żeby nam pomóc. Pamiętaj o tym, że twoje nastawienie do szkoły i do powrotu do szkoły będzie modelowało zachowanie twojego dziecka. Jeżeli ty uważasz, że pomysł powrotu jest beznadziejny, a nauczyciele są też beznadziejni, a w ogóle szkoła jest beznadziejna, no to trudno się dziwić, że twoje dziecko będzie miało podobne nastawienie, bo sprojektuje się ten pogląd, te lęki, które my mamy jako rodzice, na nasze dzieci. I ostatnia rzecz, o którą bardzo proszę rodziców, zadbajcie o siebie. Weekend w spa minimum. Myślę, że pan będzie miał dużo więcej pracy niż dotychczas. Zapraszamy do Bielawy, żeby pan przyjechał ponownie. Ja panu bardzo dziękuję za te słowa, myślę, że przekonywujące zarówno do nauczycieli, uczniów, jak i rodziców. Jeżeli będzie taka potrzeba, spotkamy się jeszcze raz, aby przypomnieć za jakiś czas, o czym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za zaproszenie na Dolny Śląsk. Pamiętajmy o tym, że Titanica wybudowali profesjonaliści, Arkę Noga amatorzy. I czasami bycie ludzkim jest dużo ważniejsze niż bycie profesjonalnym, nieomylnym. To też wydaje mi się, że w tym powrocie do szkoły jako nauczyciele, rodzice, dzieci, młodzież też to jest jakiś ważny przekaz. Jeśli to możliwe, jak najwięcej dowiadujmy się o kryzysach i o tym, jak reagować na kryzysy. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był Tomasz Bilicki, pedagog, terapeuta i nauczyciel. Dziękuję. Dziękuję.